Witam serdecznie, drodzy widzowie. Z tej strony Kacper Mojżesz. Zapraszam na drugi odcinek z serii poradnika PowerPoint 2016. Mam nadzieję, że wszystko było dla Państwa zrozumiałe z pierwszego odcinka. Jeżeli tak nie jest, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na wszystkie chętnie odpowiem. W dzisiejszym materiale omówimy stronę startową oraz kartę plik. Tak więc zaczynajmy. Po uruchomieniu aplikacji, na starcie program wita użytkownika. W zależności od pory dnia, takie będzie powitanie. Rano ujrzymy dzień dobry, a wieczorem dobry wieczór. Jest to swego rodzaju gest grzecznościowy od strony producenta. Poniżej są gotowe motywy prezentacji od firmy Microsoft, które można użyć za darmo. Więcej motywów znajduje się tutaj lub w zakładce Nowy. Zaraz tam przejdziemy, tylko jeszcze została nam jedna sekcja do omówienia. Poniżej są prezentacje, które są zapisane na dysku twardym naszych komputerów, dzięki czemu mamy do nich szybki dostęp z samej strony startowej programu. Nasza prezentacja z pierwszego odcinka też jest na pierwszej pozycji. Otworzymy ją za chwilę, ponieważ zostały nam jeszcze dwie zakładki do omówienia. Zatem lecimy z tematem. Jedna z nich to Nowy. Co tu się znajduje? Już mówię. W pierwszej sekcji możemy otworzyć nową prezentację, natomiast pod tym jest dużo więcej motywów prezentacji. Jeżeli szukanego motywu nie ma na tej liście, możemy wpisać w polu wyszukiwanie, tutaj, na przykład projekt szkolny. Po czym pojawią się motywy związane z tą tematyką. Tu mamy już wszystko omówione, więc idziemy do kolejnej zakładki. Otwórz. Tak się nazywa ostatnia pozycja. Podobnie jak na stronie głównej, tak i tutaj, możemy otworzyć nasze prezentacje z komputerów czy z chmury OneDrive. Na dole znajduje się pozycja Odzyskaj niezapisane prezentacje. Jest to swego rodzaju koło ratunkowe. Przykładowo, wyobraźmy sobie sytuację, że pracujemy nad jakąś prezentacją bardzo długo i nagle dostawca energii odcina nam prąd, albo po prostu wyjdziemy omyłkowo z PowerPointa bez zapisania wyników pracy. Teraz cała nasza praca idzie na marne. Otóż nie wszystko stracone. Na szczęście jeszcze da się tę prezentację odzyskać. Istnieje taka możliwość przez kilka godzin po zamknięciu programu, więc ta funkcja jest w takim przypadku bardzo pomocna. No dobrze, mamy już omówioną stronę startową PowerPointa. Teraz wybierzemy naszą prezentację z tej listy i otworzymy ją, klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Wiemy już, co to jest wstążka i że dzieli się na karty. Teraz omówię kartę plik, a resztę kart zdefiniujemy w kolejnych dwóch odcinkach. Zależy mi, by Państwo na spokojnie i bez stresu nauczyli się obsługi PowerPointa. Tak więc zaczynamy. Co tu się znajduje? Już wyjaśniam. Pierwsze trzy pozycje omówiłem wcześniej w tym odcinku, a więc przejdę do następnych. Czwarta pozycja nosi nazwę Pobierz dodatki. Można w niej ściągnąć jakieś dodatki do programu PowerPoint. Również możemy w niej zobaczyć, jakie dodatki już posiadamy aktualnie. Tę zakładkę mamy już omówioną, więc lecimy dalej z dzisiejszym tematem. Kolejna zakładka to Informacje. Przedstawia ona informacje o naszej prezentacji. Są tu takie wiadomości, jak ścieżka do naszego pliku, czyli gdzie prezentacja jest zapisana. Innymi słowy, jaka jest jej lokalizacja na dysku. Poniżej są trzy kolejne. Pierwsza z nich to ochrona prezentacji. Mówi o tym, czy ma ona jakieś ograniczenia, na przykład, czy jest zablokowana tylko do odczytu i nie można w niej nic edytować. Przydatne, kiedy wyślemy tę prezentację komuś innemu. Druga z nich to inspekcja prezentacji. To narzędzie pomaga nam sprawdzić, czy są jakieś błędy w naszej pracy lub usunąć pewne rzeczy, takie jak na przykład komentarze i autora. Trzecia z nich to zarządzaj prezentacją. Znajdują się tutaj funkcje autosave, czyli plik niezapisany przed wyjściem, o czym mówiłem już wcześniej.
obok tych trzech pozycji znajdują się również informacje o prezentacji, takie jak rozmiar naszego pliku, ilość slajdów, tytuł, data utworzenia, autor prezentacji itd. Tę zakładkę mamy omówioną, więc idziemy dalej. Dwie kolejne to zapisz. Ta zakładka służy do zapisu całej prezentacji, a zakładka zapisz jako pozwala określić nazwę i lokalizację zapisywanego pliku, czyli to, co zrobiliśmy na końcu poprzedniego odcinka. Następna to drukuj. Można w niej wydrukować naszą pracę. To duże okno po prawej stronie, o tutaj, nazywa się podglądem wydruku, czyli tak będzie prezentacja wyglądała po jej wydrukowaniu. Natomiast po lewej stronie jest jeszcze parę opcji, z których możemy skorzystać. Na przykład możemy zadecydować, czy chcemy wydrukować całą prezentację, czy tylko niektóre slajdy, wpisując numery slajdów w tym polu. Dzięki pozycji niższej mamy możliwość ustawienia układu wydruku i tutaj są trzy opcje do wyboru. Pierwsza – slajdy na całych stronach, druga – strony notatek oraz trzecia – konspekt. Niżej również decydujemy, ile slajdów będzie na jednej kartce papieru. Tę zakładkę mamy już omówioną, więc idziemy do następnej pozycji. Nazywa się ona Udostępnij. Można w niej udostępniać naszą prezentację innym osobom, na przykład poprzez adres e-mail lub możemy komuś wysłać link do naszego pliku. Została nam ostatnia zakładka – Eksportuj. Tu możemy naszą prezentację przerobić na inny format, ale zrobię o tym osobny odcinek za jakiś czas. Pod tą zakładką jest przycisk Zamknij, co powoduje zamknięcie całego programu. Również można to zrobić za pomocą skrótu klawiszowego Alt plus F4. W tym odcinku to już wszystko. Kolejne karty omówimy w następnych filmikach. Tymczasem żegnam i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Również zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, aby tworzyć dalej. Dziękuję Kamilowi za użyczenie swojego głosu w moich poradnikach. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper.